przedostaniu się przez ogromny przemysłowy system wentylacyjny, Reyes znajduje ciało Fostera. Obok leży walizka. Musiała pęknąć przy uderzeniu po długim upadku, ujawniając tajemnicze naczynie. Agentka Reyes podnosi fiolkę i ogląda znajdującą się w niej ciecz. Wygląda na krew. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian. Was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka ze Daimler 1994 Sandcastle. Kontynuujemy naszą przygodę po ostatnich wydarzeniach, gdzie widzieliśmy naszego umierającego współpracownika, że tak to określę. Idziemy dalej, zobaczyć. W sumie to powinniśmy się kierować w głąb chyba, nie? Jak dobrze zrozumiałem ostatnie akcje. Dobrze, zobaczmy, gdzie nas gra pokieruje. Idziemy. Z czym będziemy mieli do czynienia? Czy przetrwamy? Czy nasza agentka jest... Mam nadzieję, że nie popadnie żaden szał. Okej. Chyba, że szał zabijania. To tak, to jak najbardziej. To nie wygląda za dobrze. Okej. To co? Jedziemy. I faktycznie jedziemy w dół. Latarka może być się przydała, dziewczyno. O, jaka niespodzianka. Teraz się otwarły drzwi z tej strony. Dobrze, nikt nie był za plecami. Więcej amunicji chętnie. A myślałem, że to wykaszesz ekranu, a to my się jak odbijemy dziwacznie. Ładny aparat, podoba mi się. No dobrze, to kontynuujmy. Idziemy dalej. A co tu w ogóle widać? Na razie nic ciekawego jeszcze. Okej. Coś mi się wydaje, że to nie będzie leki spacerek. Dobrze, że my tego nie czujemy. Okej. Góry. Zajęta jestem teraz, przepraszam. No, użyj finishera. Odlecz się, dziękuję. Zamroź dziada. Uderz dziada. Kurczę, nie potrafię. No tak, bo mi nie mam tego. Uspokój się, chłopie. Wiem, że jesteś w ciąży, ale bez przesady. Dziękuję. Co jeszcze? No i przez was znowu straciłem jednego rozgripa. Jady. Okej. Ale widzieliście, oboje zamrozili się. Świetnie. Nie wstawaj. Dziękuję. Oczyszczalnia ścieków, co? Przy okazji. To przynajmniej wygląda, dlatego też śmierdzi.
Chyba. Okej, okay, troszkę amunicji od... No, czy wyście... O, szaleli! Ja nie mogę na chwilę mieć spokoju. Co za potwory, ja nie wiem. I znowu apteczka oberwała. No pewnie, że tak. Musimy się podleczyć. Tak dalej pójdzie, to skończymy z niczym. Dosłownie z niczym. O, a to co? Sekundka, tylko tu jeszcze zerknę. No właśnie, bo tu coś ciekawego widzę. Okej. Okay. Użyjmy. A jak to znowu było? P6JYS. Okej. Okay. O kurczę. Okej. Okay. 6, J, Y, gdzie jest Y? Tu jest Y. I S-kę potrzebujemy. S-ka jest tutaj, świetnie. Karabin szturmowy na naboje kalibru 9 mm zoptymalizowanym pod kątem operacji HDS-u. Zapewnia wysoką celność i dużą mobilność, dostosowane do potrzeb jednostki specjalnej Hexacore. Biorę. Okej. Okay. Nie chcę się bawić ze zmianę skórek broni. Jak zmienić broń? Fajnie, że tą broń wziąłem, ale jak ją teraz podmienić, nie? To dobre pytanie. Bo tu jej nie ma, dokumenty nie ma. Dotrzeć do kasu. Dobre pytanie. Zobaczę później. Większy zasięg. Mina mrozu. Poprzednie ulepszenie. Tarcza mrozu. Ulepszenie plecaka. Ulepszenie włókna sprawia, że plecak jest lżejszy i bardziej wytrzymały. Mocniejszy mechanizm ciśnieniowy pozwala na większy zasięg rozpędu. To może być spoko dla mnie. Dziękuję. Teraz mi powiedzcie, jak ja mam zmienić tą broń. Chyba, że to dopiero w jakimś innym miejscu jeszcze, czy co? Dobrze, tam to chyba mowa o ekstrasach. Sobie to zobaczę na, przed kolejnym odcinkiem. Teraz poczytajmy, co tu pisze ciekawego. Dziennik technika. Ostatnie strony są splamione krwią, ok. Od 3 tygodni próbujemy naprawić wycie gazu na niższych poziomach, ale to jak szukanie igły w stogu siana w tej dżungli rur i kanałów. Jedyny sposób, żeby tam nie zdechnąć, to nosić maskę przeciwgazową, co jeszcze bardziej pogarsza widoczność i spowalnia pracę moich ludzi. Na szczęście analizy potwierdziły, że ten silnie toksyczny gaz nie jest łatwopalny ani wybuchowy. To daje nam pewną swobodę w znalezieniu wycieku i dokonaniu napraw, ale nie mogę przestać się zastanawiać nad losem biedaków, którzy są tam uwięzieni. Okej. Okay. Maska przeciwgazowa. Maska przeciwgazowa, która służy do ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza i toksycznymi gazami. Świetnie. Już ubrałaś? Pokaż się. Nie mogę się obrócić, co? Kurczę, szkoda się. Zobacz, jak wyglądasz, dziewczyno. Dobrze, chodźmy. Mam tylko nadzieję, że ta maska gazowa nie jest jakaś czasowa albo coś. Oko, wysoki woltaż. Okej. Okay. Nie spiesz się, dziewczyno. Ty kim jesteś? Olejecie. Ma tu nic ciekawego? Nie ma tu nic ciekawego.
Rusza się, już myślałem, że martwy jakiś. Suit. Are you with Hades? Your questions will not beget the answers you seek. But you're right. The shadow of our Lord Hades is rapidly spreading over this place. So the time has come for us, Hades, to make a choice. Look, I've had enough of your bullshit. What kind of game are you playing in this goddamn asylum? It's fucking absurd. What did you do to me in that room? Better answer. Or else. Or else what? You forget that I just saved your life. This is not the time for answers. Now follow me, and when you are ready, you will understand. Okej, okay, no niech ci będzie, na to wam pójdę, zobaczymy. Tylko pamiętaj, że mam też broń i mogę ci wpakować coś między oczy. It even has its own transportation system. How big is this place? Hey, you... Abdom. You can call me Abdom. What the fuck? Tell me where we're going then, Abdom. Impatience is clouding your mind. At the end of this glorious day, you will thank me. Prepare yourself for what is to come. Yeah, sure. Abdom, tak? Gdzie ty nas prowadzisz, co? Enough already. Tell me where we are. Home. I'm sick of your bullshit. Like, fuck, I'll follow you in there. What do you want from me? Do you know Roddick? Hey, are you listening? You still don't understand. Don't take another step. Did you think I didn't know? You are not worthy to carry it. None of us are. Rest now. Złowieszczy, nieziemski dźwięk rozbrzmiewa ponownie, zadzwaniając się, rozchodzi po całej bazie. Tajemniczy mężczyzna, który właśnie ją uratował i przedstawił się jako Abdom, pada w szał i uderza ją. Chwyta wypełnioną ją fiolkę i rozbija ją o ziemię. Reyes była świadkiem podobnego szału już wcześniej u naukowca HCO. Dźwięk wydaje się mieć intensywny i szkodliwy wpływ na niektórych ludzi, doprowadzając ich do szału w ciągu kilku sekund. Where am I? Fuck. Don't you recognize me? It's me. No. You're not real. We are here. Look at me. I know you hate me. Stop it. Leave me alone. That's so you. Just like when we were kids.
You close yourself away and won't let me reach out to you. But I always was there for you. And I still am. That's not true. You abandoned me. That wasn't what I wanted. Everyone said you were dead. I kept looking for you, and here we are. I've been waiting for you, Reis. Don't call me that. Stop. Get away. You must be important if he brought you here instead of just killing you. The door's open. Come on, when you're ready. Czy to były z widy, czy tak po prostu tak faktycznie było z tym kimś? Ciężko powiedzieć. Pewnie gra wyjaśni później. Nie masz nic dla mnie ciekawego? Nie masz, nie? Okej, potwierdzajmy obszar. Strange. He must trust you. Maybe it's because of your uniform. Did he find a new girlfriend? Shh, be quiet! Under normal circumstances, Hades aren't welcome here. But Aptum has always helped us out, so we'll make an exception for his sake. And you might have your uses as well. Fuck you. Leave me alone. Watch your mouth. We see and hear everything. We've been locked up in here for so long. As our guest, you should show some humility. She should leave, right? Do you want to go? No, Doctor. Then be quiet. Come and join us, my dear Hades. Dziennik audio więźniów. Okej, posłuchajmy. Ciekawa miejscówka. Ten gaz faktycznie się utrzymuje na ziemi w większości. Oddychaj, tak? Oddychasz? Nie. Oczywiście kombinezon Hadesu. Cześć. Okej. Mają całe więzienie nawet. Kurczę, czego tu nie mają w tych podziemiach? Już pomijając fakt, że tam była kolejka, nie? Metro może nawet w sumie. Też Hades? Też Hades. Dzień dobry, czy ja tu mogę wejść? We're stuck in this room. Would you help us, dear?
Why should I help you? Well, because otherwise you'll rot in here too. We have total control of the entire facility from this room. So, I could let you out whenever I want. I just need a little convincing. Okay. Let's say I believe you. What do you want in return? I've got news for you. We're short of oxygen. We need to reactivate the ventilation system before we all move on to a better life. We tried praying, but that didn't work. So much for being in total control. Touché. Anyway, you scratch my back, I'll scratch yours. You'll have to get to the technical area. We tried before, but nobody made it back. Now we've run out of volunteers. But don't worry, I'll guide you. I guess I don't have a choice. That was easier than I anticipated. The Hades I remember were a little less compliant. Are you sure you're all right? Do you want my help or not? The main entrance to the maintenance area is blocked. You can't get in from there. Go to the cells in Block B to gain access to the lower levels. You'll find an alternative entrance point there, and then you'll be able to restart the ventilation system. Where is she now? Another blocked doorway. No właśnie. Dobra, znaleźli najemnika, nie? Ale co, my nie damy radę? No, damy radę chyba, co? Exit dobrze brzmi. Czy weźmy ten typ? Nie, okej. Okay. Nie ma nic, w porządku. Oczywiście poglądajmy, czy gdzieś coś nie leży, jakaś amunicja, czy może apteczka by się przydała, bo ostatnio zużyliśmy jedną. Okej, okay, widzę możliwość zapisu, świetnie. Dobrze się składa. Okej. Okay. Cześć. Zaraz zapiszemy. Masz kolego ładnego? No dziękuję. Dobrze, zapiszmy. I na tym odcinek zakończymy. Będzie dość krótki, ale tak jak mówiłem, robię sobie zapasy na 4 dni, bo jadę na wycieczkę nad morze. Na motocyklu, a to już inna kwestia. Izba zatrzymań, okej. Okay. Okej, okay. W porządku. Także dziękuję serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystać tyle razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Hej. Okay.